Czas na sport. Drugi start Rafała Wilka i drugi medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio. Po zwycięstwie w jeździe indywidualnej na czas zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego. Dwa medale z Rio przywiezie także Karolina Pęk, tenisistka stołowa z Tarnobrzega. Po brązie w turnieju indywidualnym już z drużyną awansowała do gry finałowej. Jutro mecz o złoto. Rafał Wilk prowadził przez większość trasy. Forma była, zabrakło gór, by zgubić rywali. Na płaskim dystansie lepiej finiszował Niemiec Vico Merklein. Rafał wjechał na metę 3 sekundy później. Cieszy bardzo to srebro i motywuje do dalszej pracy, żeby, mówię, za rok czy za cztery, za rok powiem Mistrzostwa Świata, a za 4 lata w Tokio powalczyć znowu 2 złote medale. Naprawdę jest, poziom jest tak wysoki tych zawodników w tej chwili, że to nie jest tak łatwe zadanie. Spróbował. No, udało mu się wywalczyć srebro, także jest super. My rzadko widzimy srebrne medale, też jest fajnie popatrzeć na coś innego. Starty w Rio zakończyła także Renata Kałuża ze Stali Rzeszów. W czasówce była 4., a we wczorajszym wyścigu 5. Więc był taki sprint, trzeba było się naprawdę mocno sprężyć i później do samego końca. Rwanie, przyspieszanie, na każdym zakręcie było po prostu strasznie ostro. Także trzymałam się jak mogłam, niestety na 2 ostatnich kilometrach popuściło już. Ja dałam z siebie wszystko, naprawdę. Pomimo tego, że nie byłam na podium, chociaż o tym podium marzyłam, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie trochę lepiej. Jacek Czech, pływak z Tarnobrzega, również udział w igrzyskach kończy bez medalu. Na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem grzbietowym był 6. Do 2 najlepszych Chińczyków stracił około 12 sekund. Po prostu dla mnie kosmos to, co oni wyprawiają. Ludzie sprawniejsi, o dużo większych możliwościach, z takimi się ścigać, to naprawdę jest wyczyn. Na pewno 2 medale do Tarnobrzega przywiezie tenisistka stołowa, 18-letnia Karolina Pęk. Brąz wywalczyła indywidualnie, a w drużynie z Natalią Partyką i Katarzyną Marszal awansowała do finału. Jutro o 17:00 mecz z Chinkami o złoto.